Witajcie w kolejnym odcinku Age of History 2 Multiplayer razem z Hogatym. Widzę, że seria bardzo wam się podoba, także jeżeli chcecie zobaczyć kolejny scenariusz właśnie jak gramy sobie z Hogatym, to koniecznie teraz zostawcie lajka pod tym filmem, będzie to dla mnie znak, że po prostu chcecie tego więcej i napiszcie w komentarzu, jaki scenariusz chcecie, abyśmy zagrali, czy to będzie jakiś współczesny świat i jakieś inne państwa, czy druga wojna światowa, czy pierwsza wojna światowa, po prostu wybierzcie co chcecie. Miłego oglądania i przechodzimy już do gry. I tak, ja już mam przygotowaną armię na Czechy i dzisiaj mazujemy Czechy z egzystencji i przygotowujemy się do kolejnej wojny. No Czechy to będzie, wiesz, dobra, szybka akcja po prostu. No tak no, mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Z Bośnią minus 37. No Bośnia to jest parę prowincji, nie? Też tam można wjechać raz, dwa. Tak no, naprawdę. Wiesz, no trzymam w teorii tutaj cały czas no. I ty zresztą też trzymasz. No dokładnie, więc to tak trzymamy naprawdę możemy od razu, wiesz, wlatywać. No, na razie wiesz, na razie tak na spokojnie, skupić się na jednym celu, wjechać, blitzkrieg zrobić. Przypomniała mi się jedna rzecz. Któryś z widzów pisał, że powinniśmy inwestować w jakby tam chyba ekonomię, coś takiego. Jest taka opcja inwestuj i że powinniśmy to zrobić, bo to nam przyniesie dużo kasy. Tak mi się teraz przypomniało. I był jeden widz, który napisał, że żebyśmy się nauczyli grać i mam pytanie do tego widza. Co ty chcesz, żebyśmy się nauczyli grać? Co my robimy źle? Po prostu, bo ja tego nie rozumiem, gadaliśmy o tym z Hogatym. Dokładnie. I nadal nie wiemy, po prostu. Więc... W sensie, ja rozumiem, że ludzie mają swój jakiś optymalny tok grania i styl grania, no ale w grze chodzi o wygranie, no a tak, nie o to, żeby grać w jeden sposób. Wystarczy, że ja tutaj tą prowincję zdobędę, bo ja... Aha, ty mi pomożesz w tej wojnie. Tak, no ja 4000 ponad tam, 5000 jadę. Dobra. Ty masz 2000 też u mnie. Więc ja wjadę na Ostrawę od razu, a ty se wjedziesz na przykład tu od góry. Ty wjedziesz tu, w ten sposób, dobra, a ja wjadę tędy, nie? Dobra. Później tak najwyżej poddaję, czy coś. No to na spokojnie. Bez różnicy. Ale wiesz, co ja zrobię? Ja spróbuję wysłać im ultimatum. 9000 jednostek, tak. Weźmiemy sobie zarządaj prowincji. Pyk. Aha, znaczy, wszystkiego. Tak. Wszystkie prowincje inaczej zaatakuje, po prostu. To jest głupie to, co zrobiłem. Wiesz co, i tak im wypowiem wojnę i wzywam sojusznika. Aha. Nie, bo trzeba by było poczekać jeszcze jedną turę, to nie ma żadnego sensu. No, po prostu. Szybciej wjedziemy chyba, Tak. Nie ma co kombinować i teraz, już moje wojska się zaczęły poruszać, teraz ty musisz dołączyć do wojny. Teraz ja, dobra, czekaj, ja mam tu nabytą, tak? Nie, musisz tam na górze wybrać, żeby dołączyć do wojny jeszcze. Dobra. Masz informację. Tak, wypowiedz wojnę. Jakbyś nie dołączył, to oj, by się to źle skończyło, bardzo źle. Dobra, no i ja wjeżdżam i jedziemy. Okej, dobra. A, czyli tu przeszli... Tak, bo oni pierwsi zaatakowali, wygląda na to. Ja też. Chyba to działa w ten sposób, że jeżeli komuś wypowiesz wojnę, to on ma pierwszy ruch. No raczej nie powinno tutaj być żadnych, ale to dosłownie żadnych problemów, tylko obawiam się, że będę musiał... Oni będą iść na ościenne tereny, że zajęć. A to jest takie głupie, że oni, wiesz, wbiją ci tym 190 i po prostu tak durne. Jak masz na przykład taki duży teren, powiedzmy, i później się ganiasz z nimi po prowincjach, to jest irytujące. I tu mogą przejść? Chyba nie mogą. Nie, bo ja w busto zdroju już zacząłem rekrutować jednostki, więc okay, na spokojnie. Okej. Okay. No bo jeszcze mogą tu w dół właśnie mi wejść. Aha, dobra. Czekaj, ty się... O kurde! Oh my god, ty patrz, ile oni tu mają tego! Co jest? Panie, ej, bo dobra. Nie potrzebujemy pomocy. Tak, trzeba będzie. Dobra. Czekaj, ja rozbiłem to. Tak, rozbijasz tutaj. Jakim cudem ja rozbiłem, jak ja miałem mniej tych jednostek? I to zależy też, na przykład tutaj masz. Populacja, jak się klika... Ewentualnie może to nie to było. To nie to było, bo to było chyba tu na środku mieli te Czekaj, jednostki. Bo mam mały problem. Może to nawet nie jest mały problem, tylko duży. Mi tutaj wbiją i to dość mocno. Ja nie mam nawet żadnego tego. Nie mam jak się bronić. Nic nie mogę zrobić. Dobra, próbuję. Dobra, no ja zaraz też wysyłam jeszcze więcej jednostek. To miała być miła, spokojna wojenka na początek odcinka, a tutaj się okaże, że będziemy się z tym babrali i jeszcze nam zabiorą jakieś tereny. Może... Zobaczymy, czy tam czasem nas nie rozwalą, bo tam jest ta właśnie armia. Okej, dobra, to biorę, dobra. Tutaj odbite, ładnie i...
No, 3,5 tysiąca, oj. To, wygląda to bardzo źle. A ja widziałem, że ludzie grają na kredyty w ogóle. Grają? Ja nigdy, w tej grze. Nigdy nie. Ej, chociaż w sumie to ma sens. Że cały czas biorą kredyty praktycznie i w ten sposób w ogóle grają w tę grę. Dobra, tego, ej, wezmę kredyt. Nie wiem, dobra, ja wiesz, ja wysyłam wojsko już. Dobra, oni sobie podbijają część. Bardzo dobrze, bo rozdzielili siły swoje. Tak, 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 ale ty będziesz musiał. No, tutaj pyk, ale widzisz. Oj, jazda, dobra. Jazda się zaczyna. Prowincja nie jest zaopatrywana, tak, tak, tak. I weź pożyczkę, złoto. 8 tysięcy tylko mogę? No dobra, wezmę to. I teraz. No i tutaj jeszcze ta niżej prowincja, sobie zrób coś na tej niżej prowincji. Na tutaj. Bo że ci nie zjechali, no od razu. Dobra, pyk i pyk. Jestem gotowy. Oni popełnili błąd, wydaje mi się, że tą siłę 7 tysięcy to wzięli w różne strony, zaczęli rozprzestrzeniać. Tak, tak, to, no. To jest główny błąd oczywiście tutaj tych założeń armii. Dobra, uwaga. Okay. No oni tu wjadą, ale wiesz, zaraz ten tysiąc wjedzie, no. Dokładnie. Dobra, mówię. Już zaczynamy gnieść ich. I teraz powolutku. To ja przerzucę może tutaj do pomocy. Tak, tak. I leć tą lewą stroną, to ja jeszcze tam w stronę Wałbrzycha właśnie wlecę. Dobra, 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 dobra. Bum, bum i... Okej, coś tutaj. Dobra. Jakaś walka była. Tak, tak. Najważniejszą armię na Pragę właśnie wyślij, tylko tam może mogą siedzieć ich jednostki właśnie. Mogą, właśnie się tego trochę obawiam, że tak będzie. Wezmę tutaj, nie będę tego przejmował, tylko po prostu Tak, wjedź tutaj, bo ja wjeżdżam na Wałbrzych tam. I tak podzielimy jakoś, wiesz, te prowincje na spokojnie. Tak, to na spokojnie właśnie będzie wszystko zrobione. Dobrze, ładnie i... To jest dobrze, dobra, no to ja wjeżdżam Wałbrzych dokładnie, dobra, i ty dobra, wjeżdżasz dobra. Na ostatnią prowincję. Wiesz, jak będziemy mogli w ogóle zrobić? Jak? Tak sobie myślę w tym momencie, że ja ci oddam te zajęte części na przykład Czech, a ty mi oddasz po prostu kawałek tej Polski. Aha, ale to ja wiesz, ja muszę się zgodzić na to, nie? Ty wybierasz prowincje. Po swojej, tak, prowincje, zaznaczasz te, które chcesz mi oddać. Ja chcę ci oddać te i te prowincje. No dobra, prowincje. Zaznaczmy wybierz, tak? 4 prowincje. Tak, nie, zapisz teraz, bierzesz na dole. Zapisz, dobra. I teraz wybierasz po mojej stronie prowincje, Austria, które chcesz. Austria, prowincje. Mm-hmm. No to raz, dwa, trzy, no, cztery. Nie, no dawaj, tak. Dawaj te dwie ostatnie jeszcze, Bytom i Opole. No bez przesady. Nie, no to wiesz. Dawaj. To jest, no dobra, no to wezmę tak sobie Polskę tylko to powiedziałem. Dobra, i no co, ja będę musiał może jakieś złoto jeszcze byś dorzucił? Coś ten? Ile ci trzeba? No. Złoto. No dobra, dorzucę ci coś. Gdzie ja mam to? Masz pasek, no tu masz. Tutaj jest pasek, okej, dobra. O kurde. Czekaj, jakim cudem... Jakim cudem mogę dać więcej niż ja mam? A nie, to jest... A to ty, że mi wypłacasz? Co? Ja mówię, jak to działa? Czekaj, to tu muszę dać. O, no. Jak... Dobra, dodam ci 6 tysięcy. Dobra, jeszcze. Okay. Dobra, wyślij propozycję. I co, wyślij propozycję? Tak, 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 już? Tak. I teraz dobra. Ja będę musiał ją zaakceptować po prostu. No tak, bo ty kredyt masz. No. A i muszę go spłacić dobra, zaraz. Dobra, i tura twoja. Okej, okay, i ja okay, to oczywiście akceptuję. Pyk, pyk. Zobaczmy dobra. Teraz, jak wygląda polityczna mapa. No! Jest bardzo teraz lepiej wygląda faktycznie. Tak, tak, tak. Jeszcze wiadomo, się podzielimy prawdopodobnie tu na dole, mhm. Jak będziemy wjeżdżać jakoś tak, żeby to dobrze wyglądało faktycznie. Ja już, powiem ci tak. Dobra, ty wjeżdżasz już na dół, okay. No, ja już jestem gotowy na kolejną wojnę. Oj, jesteśmy w stanie wojny z Maroko? Czekaj, co? Jesteśmy w stanie wojny z Serbią i jesteśmy w stanie wojny z Grecją. Ty! Oho, jakiś sojusz chyba powstał przeciwko nam. Co tu się dzieje? Pytanie tylko, czy ty będziesz miał z nimi wojnę? Nie, oni mi wypowiedzieli wojnę. Oni tobie wypowiedzieli. No, czekaj, poprawiaj relacje, jak możesz z Serbią, bo z Serbią nie potrzebujemy. Nie mogę z nimi poprawiać relacji, bo mamy w stan wojny. No to rozmowy pokojowe. Od razu? No. Dobra, słuchajcie, porozmawiajmy. Rozmowy pokojowe. Często tak to działa, że zanim się rozpocznie wojna, ty przeprowadzasz z nimi rozmowy pokojowe i to jest tak, a dobra, to wszystko jest git, jednak nie mamy wojny. Zaraz zobaczymy, czy tak będzie tutaj. Dobra, pyk, polityczna mapa, ja sobie skipnę. No ale to plus faktycznie jest taki, że jakby z tobą mają wojnę, ale nie ze mną, przez co ja jestem twoim buforem w tym tak, momencie, i nie mogłem przejść po prostu przez granicę. Tak. No ale to jest ten plus. Losowe wojny, no całkowicie losowe. Czemu oni mnie zaatakowali?
ja z kim mam wojnę w tym razie? Nie, ty razie? Nie masz z nikim. O co im chodzi? Czemu trzy państwa mnie nienawidzą? Grecja, rozmowy pokojowe. Może oni mają sojusz faktycznie jakiś taki, wiesz, skryty? Gówno nie sojusz. Coś tu... Pieniądze im zaproponuj, daj im pięć. Nie, nie dam im. Nie dam im złamanego grosza. Po prostu. Jak no nie chcą... ja ogólnie, ja chcę tylko powiedzieć, że w teorii te trzy prowincje Serbii powinny być nasze. Nowy Sad, Zrenjanin i Subotica cała. Jak będziemy później na Rumunię iść, to te trzy prowincje też do nas powinny tak należeć. Tak naprawdę można by było dwa państwa naraz podbić. Bo tak nasza, mówię. Ale nie, no bo nasza granica powinna się kończyć zaraz nad Belgradem, wiesz, mhm. Tak realnie, więc... No to można no, to wykorzystać, i od razu dwa państwa naraz. Nie, no można byłoby faktycznie zabrać te trzy prowincje i tu zrobić wtedy już pokój z nimi, nie? Żeby wyrównać tutaj linię. Dobra, to dwie wojny. Ale to nie musi być teraz jeszcze. Teraz. Na razie Bośnia. Z Bośni i od razu przerzucamy wojska. No jedną turę potrzebuję. O nie! Zobacz, co tu się dzieje. Płyną do ciebie, płyną. O Boże. Mała płyną. Zmiana planów. Czekaj. W ogóle Maroko atakuje tak? Austrię, płynąc i robiąc im desant. No to jest... Dobre, czyli jednak Maroko. Obrona. I wyślij żądania. Musimy zakończyć tą wojnę, zanim to się źle zakończy. No ale naprawdę Maroko sobie przypłynęło tutaj, żeby przejąć mi jedną prowincję. A 2000, czekaj. Tutaj 1000. Tu będę musiał jeszcze to... Tutaj jest port. Oho, dobra, bez... Mieliśmy atakować. Dobrze, że nie rozpętaliśmy tej wojny. Teraz twoja tura. Oho, już wchodzą tutaj. Zobacz na to. Propozycja została odrzucona. Czemu trzy państwa wypowiedziały mi wojnę? No ja tego nie rozumiem. Dobra, 1000. Nawet wzmocnię sobie tutaj obronę, żeby się rozbili. A to oni kiedy zawalczą z tobą? No po tej turze. Oho, i wchodzą. Pyk, tyś. My się rozbili. Szybko. Nie wiem, czego się spodziewali tak naprawdę. Dobra, ja jeszcze raz wezmę im, wypowiem. Znaczy wypowiem, rozmowy pokojowe. Dobra, powiem tak, ja wypowiadam im wojnę. W dupie to mam od razu. O, czekaj, o. Wezwij sojusznika. A, nie wziąłem, wezwałem, ale ty będziesz mógł dołączyć i tak do wojny, także spokojnie. Tam nie ma żadnego znaczenia. Cyk. I jak do siebie po prostu wchodzę. Te 1500 jeszcze sobie wyślij. Właśnie nie wiem, a dobra, wezmę. Na pewno chcesz w Banialukę wchodzić, to weź wyślij to wojsko w lewo, a ja wejdę w Banialukę. Banialuka jest z Serbią połączona, więc będziesz miał bezpośrednio, Serbia cię zaatakuje później. Mówię, zostaw prawą stronę, żebym ja wszedł, o, teraz to cię Serbia nie będzie walić. Nie, ale my dwie wojny naraz prowadzimy teraz. Ale tą Serbię to my nie chcemy całej wciągać. Powiem ci, jak się rozpędzimy? Ale Serbią nie dość, że mogą być jakieś lekkie problemy, tak nie chcemy mieć tutaj nagle wszystkiego jako sąsiadów, wiesz? Trzy prowincje plus jeszcze trzy prowincje. Razem sześć prowincji. Nie, no zobaczymy jak to wejdzie, nie? Dobra, bo ja nie mam tej wojny. Tak, bo musisz im wypowiedzieć wojnę. No bo tak zmusiłeś mnie do wypowiedzenia im wojny, no. Wypowiedz i cyk. I co od razu. Zrobić? I teraz tak, czekaj, bo ty tu wjeżdżasz, więc ja wjadę tym tu, tym wjeżdżam tu i tym wjeżdżam też tu. Ciekawe, czy będą mieli jakąś, wiesz, jakieś siły powstaną nagle, totalnie z dupy. Oni chyba i tak będą atakowali pierwsi. Okej, i ładnie, też ładnie, bardzo ładnie, no i zobacz, no widzisz to... Aż żal nie skorzystać, naprawdę żal nie skorzystać. Czekaj, tutaj nic nie idzie, nie, wszystko jest git. Żal po prostu nie wykorzystać. No weź właśnie przejmij jeszcze to, a ja mogę przejąć to po prawej, te sapne, żeby, mówię, z Serbią mieć granicę. Ale wiesz, czekaj, ja powiem tak, ja sobie przerzucę wojska. No takie kółko robisz w ogóle? I ponieważ... Nie, no ten chce, to Serbia, no... Sorry, gasy nie mamy, ty na kredycie żyjesz, nie chłopie. Nie żyję na kredycie. Ty na kredycie żyjesz, wojna, musi być. Na kredycie jesteś. Dawaj, ale przejmuj tą ostatnią prowincję i lecimy dalej. Ja chcę tu wjechać. Europa będzie nasza. No ty musisz wjechać w ostatnią prowincję tutaj. Tutaj. Tylko, że no tak. Właśnie jakoś taki był mały problem. No bo żeś wysłał naokoło te wojska, no to się dziwisz. Ale po co ty wjeżdżasz w tę Serbię teraz, zamiast w tę Bośnię? Jest dobrze, i wszystko jest pod kontrolą. Wiedzę w Bośnię, ale Bośnia? Daj nam dwie tury i odbudujemy ten. Oni mają jeszcze parę tysięcy tam jednostek. Nie, wydaje mi się, że nie mają już. Znaczy ty możesz no też wjechać swoimi wojskami.
Jeżeli ma... O, jeszcze 38 wyślij, no żeby ja mi pomogło. Ja w Serbii nie wjeżdżam na razie. Znaczy nie, chodzi mi o to, żebyś wjechał w Bośnię tutaj, no. Bo nie, nie wiem, ile oni tam mają jednostek, tak na dobrą sprawę. Oj, 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 przyjmują no, prowincję. No, no, widzisz, no o tym mówiłem. Kurde. O tym mówiłem. Przejmij tam, to nie. Dobrze. To mi się podoba. Pyk. Tutaj, my przejmujemy już. Halo, rekrutację poproszę. A, okej, to tak nie działa chyba. 1068. Ja tutaj. Z Serbią mam dobre, wiesz, relacje. No, ja nie mam. Ja niestety wiesz, muszę... Wiesz, możesz wjechać, zabrać 3 prowincje, oddasz mi je i nie będziesz miał problemów z Serbią dalej. Ale 5000 mają wojsk na granicy, no kto to widział? No, a tu nawet nie jest to w Belgradzie to i tutaj pewnie jest dużo więcej. Nie, to oni mają tylko jedną siłę, zawsze to tak działało. Jedna siła i tyle. Zawsze to tak działało. Dobra, to musisz albo z... O, dobrze, i to mi się podoba. Zrekrutowanie. Wzmocnię trochę, ale no... Tyle, co mogę w razie czego. Dobra, i możemy już przeprowadzić rozmowy pokojowe. Aha. Masz akurat nie te, Sarajewo jeszcze, Sarajewo. Dobra. Bo tamte są graniczne w sumie pyk, już. Pyk, pyk. O, jak puzzle to wygląda. Tak, jakbyśmy sobie puzzle układali. Okej, i ja biorę... Szykuję się na pewną fajną sprawę. Możesz mi pomóc, możesz mi nie pomagać, to w zależności od ciebie. Mogę olać. Bo ja będę z nimi graniczył, więc ja mogę trzymać z nimi dobre warunki. No bo z Serbią niepotrzebnie, no tylko 3 te potrzebujemy. No tak, ale to trzeba zdobyć te 3 prowincje, nie? No dlatego ty możesz być tym, wiesz, który aha, zdobywa. Okay. Ja ci oddam wtedy, patrz, ty mi oddasz kawałek Serbii, a ja ci oddam Ljubljanę na pewno. Dobra. I Maribor na przykład i tutaj no, coś dobra, jeszcze ci dobra, niech będzie. Albo te banie lukę, tylko to ci oddam, bo to ta tuzla no tylko potrzebuję wojsk. Czekaj, bo na razie ja muszę zaakceptować twoje te... Dobra. ...propozycje. I za chwilę stabilność trzeba będzie... Czekaj, pomogę ci, pomogę. Dobra. O, proszę bardzo. No tak jeździ. No bo trzeba już stabilność robić, a nie... No, mam 70% stabilności, to jest odpowiednia. Nie no, widzowie, ja wiem, powiem to na głos. Powinniśmy się właśnie skupić, tak jak Hogaty mówi, na spokojnie to wszystko robić, ale ja chciałem mieć 5 wojen, po prostu. Zobaczyć, czy przetrwam. On tak lubi, lubi po prostu. Okej, okay. Ale się wojska moje zbierają, no, dobrze. Ciekawe, o co chodzi, nie? Cywilizacji, teraz zobaczmy, jak to wygląda tutaj, szybciutko. No, 3 wojny jeszcze, wszystko jest pod kontrolą. Grecja, będziesz miał 3700, dobra, będziesz miał 5000 jakoś. Jeszcze. Ponad. Więcej, potrzebuję więcej. Nawet, powiem tak, ja nie potrzebuję stabilności na moich prowincjach. U ciebie ja to w ogóle, ty, żeby uważaj, żeby ci się wtedy nie zaczęły te robić jakieś takie no, no buty tak, no mogą się robić, mogą się robić. No, powinienem, daj mi kaski, 8000, wyślij mi. Będzie super. Czekaj, bo ja mam jakieś tutaj dupne rzeczy. Utrzymanie wojska sobie wrzucę na pewno, punkcik. Teraz tak, dyplomata skończył polepszać relacje z Włochami, z Ukrainą, okej, rozejm z Bośnią, to, bla, bla, bla. Ustabilizować trzeba prowincję trochę. Czekaj, bo mi to trochę niska stabilność. Nie, ja miałem z 4 państwami wojnę, nie z 5. Ja potrzebuję teraz na Warszawę trochę wrzucić. Okay. Aha. I potrzebuję dać na, czekaj, jakie tutaj, bo ja ci oddam część, to ci nie będę naprawiał relacji. Nie no, ale to zanim mi oddasz, to wiesz, to trochę minie. No bo najpierw musimy zakończyć wojnę z Serbią. Nie będę i na pewno zakończyć wojnę można w taki sposób, że po prostu podbije całe państwo. Nie, ale Bania Luka to mam całkiem nieźle, bo wojska tam masz. A. No, więc dlatego. Czy jednak te wojska dają coś? Tak. Że stabilność jest lepsza, czyli mniej płacisz. Tylko płacisz za żołd wojskom. No tak i wiesz, jako opuszczą wojska, to i tak będzie mała stabilność, więc warto ją od razu i tak robić na 100%. Aha, ta sapna się nie zaakceptowała, tak? No, coś tu się popsuło. Okej, nowa Sandecja zaraz będzie do zrobienia. No, kasa, panie. No. Nie ma kasy. Trochę lipa z kaską. 739, poproszę tutaj, to są twoje wojska, tutaj moje idą, bardzo dobrze. I żeby nie było, też oczywiście popracujemy nad stabilnością państwa. O, proszę bardzo, jest, wszystko się zgadza, ja mogę skipnąć swoją Dubrownik turę. Dubrownik 65, co tam? Słuchaj, nie muszą być szczęśliwi ci ludzie, ważne, żeby buntów nie było. I tyle, to jest jakby moja dewiza, dobra, którą się tutaj będę kierował. O, no dobra. 3 prowincje, tak? 3 prowincje trzeba im przejąć.
albo całe państwo. To jest do wyboru już. No, jak potrzebujemy nie, no bo jeżeli chcemy zrobić to faktycznie, wiesz, tak RP nie, to robić, tylko trzy prowincje potrzebujemy. No bo jednak moim zdaniem powinniśmy dążyć w tym scenariuszu jakby do zrobienia, jeżeli chcemy te Austro-Węgry, to faktycznie robić Austro-Węgry, a nie, wiesz, cały świat. No, jasne, od razu. Rozumiem. Więc serio, dobrze byłoby przejąć trzy i na przykład dlatego ja też nie chcę tej wojny, no bo ja będę miał z nimi granicę. Więc faktycznie dobrze było, jakbyś ty na przykład wpadł, rozwalił i... No tylko, że mam mało wojsk, nie? To jest ten problem. Mogę ci jakoś wysłać moje wojsko jako najemników? Nie. Możesz jedynie wysłać mi kasę, którą spożytkuję. No to chyba, że tak zrobię, faktycznie. No mogę ci kasę wysłać na wojsko. Albo weź pożyczkę i wyślij mi kasę. To czekaj, ja rozbroję trochę wojska swojego po prostu. No to jest bardzo dobry pomysł. Czekaj, nie ten przycisk, R. Ja rozbroję trochę wojska, zostawię, wiesz, takie tam drobne, powiedzmy. Dobra, na ten moment. No, tutaj 300 dostałeś i golda. I w kolejnej turze ci wyślę kaski jeszcze. Dobra, co ty na to? No możesz. A pożyczki nie będziesz brał żadnej? No prowadzę... słyszał pożyczkę już teraz. No... Pożyczka, nowa mechanika, którą musimy poabiusować. Dobra, albo ja wezmę kolejną pożyczkę. Weź pożyczkę, złoto, 9 tysięcy na 30 tur. Dobra, niech będzie. A wiesz, że tam jeszcze masz coś takiego jak spłać pożyczki? Czekaj, gdzie? Na dole. Ona się automatycznie nie spłaca? Masz spłać pożyczki. O kurde! O. Ale to nie znaczy, że spłacasz właśnie te pożyczki, czy że będziesz musiał spłacić naturę, 11 tak. tysięcy już? I tak, mam 11 tysięcy do spłacenia i jeszcze z poprzedniej pożyczki mam 936. No to spłacasz dobrą ekonomię widocznie, no. No super ekonomia, co mogę powiedzieć, nie? I ojejku, ale tam będzie potężna armia, o Boże, oni nie wiedzą. Nie no, Grecja. Pomocy! Ja ci wyślę ten... No co za szmaty, na Grecję, za przeproszeniem. Co to w ogóle ma być? Dobra, wiesz co, ja wbijam już. Zdenerwowałem się po prostu. Już, te trzy prowincje i chcę z nimi zakończyć tą wojnę. I z Grecją nie mogę, ale zrób mogę... Zrób sobie co możesz tego... Co zrobiłeś? No wziąłem tutaj, wbijam w nich, wbijam w Serbię i zacząłem rekrutować jednostki. No ale będziesz musiał mi pomóc, bo oni się tutaj okopią. No tak, aczkolwiek... Może być problem taki, że jak ja w Grecję wjadę... Nie, to działa w ten sposób, że odbijasz mi po prostu te prowincje. Czy ja mogę wjechać w to? Czekaj. Nie możesz, mogę. To musisz im wypowiedzieć wojnę. Zrób to. Jest, dołączy. Spirala nienawiści cały czas postępuje. Wojny będą już bez końca się toczyły. Bo oni teraz tobie wbiją. No, czaisz, że Grecja się szykowała przez 50 tur i wysłała jakieś wojska, kiedy ja już przeprowadzam ogromną inwazję? Złe wyczucie, naprawdę, złe wyczucie, Grecja. Brak punktów ruchu, okej. Oho, dobra. Przejmują. I dobrze, wszystko pod kontrolą. No i zostali BUM! No, potężna siła. Tutaj jest wjazd. Achievement, zajęte prowincje 50. Jakiś tam wyskoczył na środku ekranu. A teraz ja. I teraz, żeby nie było, robię tak. I po tym zaczynam z nimi rozmawiać, tak? Tak miałem zrobić. Dokładnie. Dobrze, to oczywiście. Tu sobie przejmuj. Tu sobie jeszcze zrekrutuję. Dobra, Grecja to jeszcze Dubrownik trzeba odbić. A czemu oni tak biją? Co oni zrobili? No wbili ogromnym, ogromną armią mi tutaj wbili. Ile nie było? Wiem, 4 tysiące? 5 tysięcy? Coś tak takiego. Chcesz to rozwalić? Nie wiem. Najwyżej się wycofam, bo to właśnie to jest fajne, że ja mogę sobie z nimi tutaj wojować, ale w każdej chwili mogę się wycofać jeszcze. Dobra. Nie mogę. Ej, będzie w kółko jeździł, tak, bo z Belgradu on będzie cały czas wysyłał do ciebie. Oj. Gdzie on w ogóle płynie tym z Maroko? Tutaj. Na Mostar. A Mostar on może? To nie na Split? Tak, bo tutaj jest, zobacz. A Mostar ma taki mały ten. No, jest. No dobra, 941, ja tutaj pójdę, powoli będę szedł. Jakie gówno się tutaj samo odwala, wojsko. No. Ja chciałem tylko trzy prowincje, mówię, zagram agresywnie, a nie, że wiesz, po jednej wojence i no, pokora po prostu, pokora. A ty masz wojnę z Maroko w ogóle? No, możliwe, że mam, bo wywołałem z Grecją, jak nie, to zrobię wojnę. O, piękne. No masz 14 tysięcy golda, musisz to wykorzystać jakoś. O, właśnie, w ten sposób najlepiej.
Kurde, ale wiesz, że gdybyś wbił tam do Serbii, to by się to bardzo szybko zakończyło. Ale ja bym musiał wojnę zrobić i wtedy, stary, byśmy tu walczyli, nie dość, żebyśmy walczyli z tym Marokiem i Grecją, to tu byśmy walczyli z Serbią na całej tej granicy. Mhm, zgadza się. I tu byłby problem większy. No tak, wiesz, ja mogę choćby to Maroko strącić za moment. Ale jak postawię tu wojsko, a nie mam wojny z Marokiem, to co się stanie? No właśnie, ciekawi mnie, co się wydarzy. Powiedz wojnę. Moje wojny toczysz tak naprawdę. Tak, no. Owszem. Dobra, 1000, 2000. Tutaj robię wjazd. I pyk. To też tu jedzie. I jeszcze rekrutacja. Kurde, mieliś tak dużo golda, będę ale masz mało. Co się stało? No bo tu ludzi nie ma chyba też. No i tak, porekrutowałem tak. Jeszcze trochę. No, no wiesz, parę tysięcy zrekrutowałem. Dobra, oho. Nie obronili się jeszcze. No obronili się, no co? Oho, dobra, dobra, ale teraz patrz. No, boom. Będą ci ten dół przejmować, oczywiście. I... Dobra, czekaj, teraz twoja tura, no tak, bo moją pominąłeś, okej? Okay? I tutaj sobie weźmiemy małe wzmocnienie. I teraz, uwaga, 77, wysyłam 200 swoich wojsk. Tak. I na pewno się teraz uda przeprowadzić rozmowy pokojowe. Nie! Ej, moich wojska jest coraz mniej. O, ej, tu mam 2000, skąd to się wzięło? Dobra, już mi się to podoba. Damy 742, tutaj 869. A reszta niech już idzie Grecja, na górę. Grecja płynie. 600. Nie. Gdzie płyną? No tutaj, tu, patrz, jest Grecja. No tak, ale gdzie, na który... Nie mam pojęcia, wiem tylko, że muszę rozmowy pokojowe, wyślij żądania. Serbia. Czekaj, 9... Jeszcze nie przyjąłeś. 9 gwiazdek? O kurde. Jeszcze nie przyjąłeś. I Maroko? 9 gwiazdek. Tak, tak, weźcie sobie to. I tyle. Nie no, oni nie chcą, propozycja została odrzucona. To jest, gra się popsuła. Na pewno. Albo AI po prostu jest za wysokie. Za wysoki poziom i oni nie odpuszczą. Wow, stwierdzili, połączymy trzy państwa, będzie łatwiej pokonać jakąś Austrię za fajdaną. Oni tak chyba nie liczą się z tym, że ja ci kasę wysyłam i ci pomagam wojskiem. Mam wrażenie, że mają na to wywalone po prostu. Też mi się wydaje, że mają na to wywalone. Dobra, to ja wezmę, słuchaj. Ty weźmiesz swoje wojska tutaj na granicy, a ja no będę tak, toczył wojnę tak, z Serbią. No ja mogę tak zrobić, nie ma problemu. Zażądaj wasalizacji. No można, gdyby... Dobra, dobra. Cyk. I teraz jest! W końcu rozejm z Grecją. Z Maroko? Maroko nie, musimy walczyć cały czas. O, ale Maroko mnie zdenerwowaliście bez kitu. Dobra, o, już nie mam kasy i szybko poszło. Dobra, słuchaj, lecę. Okej. Okay. 30 próba. Cyk, od razu, szybko. O, masz 16 tysięcy? Ej, słuchaj, potrzebny ci też 16 tysięcy? Jest? Tak z ciekawości pytam. A, no wyślę ci trochę pieniędzy. Niech 16 tysięcy wyślesz? No mogę ci trochę wysłać pieniędzy. Kaska, złoto. No myślę ci 14 14 tysięcy. Tylko? Dobra, zapamiętam to. Tak? Nie no, żartuję. No. Świry tak zwane. I dobra. Kresio. Tu sobie weźmiemy, pyk, od razu moje wojska przerzucamy. Ja muszę... Niech wjeżdżają i niech na granicy siedzą po prostu tam już te twoje wojska. Tak, no właśnie taki jest plan, tylko że... I no wtedy zrobimy wszystko. Oho, brak punktów ruchu już jest. O, ale to wykorzystam tą kasę, żeby sobie ustabilizować jedną tą prowincję, żeby było... Okej, okay, nie idę dalej, nic już nie robię, jest okupowane teraz twój ruch. Patrzę, co się dzieje, nic ciekawego, oho, ja się nie ruszam. Dobra, wchodzimy. Czy to jest to? I teraz masz. Tak. I teraz zażądaj rozmów, że chcesz te trzy prowincje. Zgadza dokładnie się. I wyślij proszę, żądania. Proszę, żeby to zadziałało. Dobra, od razu i tak wysyłam tutaj wojska. Tak, żeby widzieli. żeby widzieć, że to nie są żarty. Że parę tysięcy jednostek jest na granicy z Serbią i tak naprawdę moglibyśmy ich ciągnąć dupą. Dokładnie tak. Gdybyśmy chcieli, ale my nie chcemy. Nie chcemy, my chcemy już zakończyć tę wojnę. Jest, udało się. No, zaakceptowali to. W końcu po nie wiem i jakim czasie rozmowy pokojowe jeszcze z tymi, z nimi. No i żeby, wiesz, żebyś miał łatwiej, to możesz mi oddać teraz te prowincje, a ja ci poddaję właśnie tam Ljubljanę i tam tak, okolice. Tak. Handel, prowincje, bum, bum, bum.
Ja ci dam trzy prowincje. I prowincję, bum, 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 tak? Czekaj, nie. Zaznacz, które chcesz mi dać, bo w sumie... Czekaj, bo to teraz jest moja tura, tak? I tak, nie, to jest nadal moja tura, ale ty możesz zaznaczyć prowincję, które chcesz. A jak odznaczyć? Kliknij, masz na górze cofnij, albo odznacz wszystko. Cofnij. Dobra, ja ci dam tak, to na pewno to jest stolica, ja ci nie chcę tych stolic oddawać, chłopie, bo to wiesz, stolica jest... Ja nie dostanę za to ani jednej stolicy. Nie, no spoko. Ja ci stolicy nie oddam. Maribor ci mogę oddać i oddam ci jeszcze Tuzlę tutaj będziesz miał. No dobra. Taką, będę miał tutaj. No bo ja będę miał granicę dalej z Serbią, o to chodzi. Chodzi o to, żebym ja miał granicę z Serbią. Nie, wiesz co, tą Tuzlę sobie zatrzymaj, bo to będzie brzydko wyglądało. No dobra. Odznacz to. No dwa za trzy zrobimy wymianę. No to dwa za trzy zrobimy. Pomogłeś mi, wiesz. Dostajesz stolicę. No, a pomogłeś mi kasą. Dokładnie, więc to byłbym dobra, bardzo to co, nie ten. Zapisz? Zapisz, no i wyślij propozycję. Wyślij propozycję, i w sumie tak, i ty ją musisz zaakceptować teraz. Tak, handel, tak, zaakceptuj. Jest! No i git, no ja mogę wysłać już swoje wojsko, mogę rozwiązać tak naprawdę stąd. Tak. Jest i stąd. W miarę... Już chyba względnie powinien być póki co spokój, znaczy z Maroko jeszcze jest wojna, ale to tam już powiedzmy, że jakoś się spróbuje, znaczy spróbuję to po prostu rozwiązać pomiędzy odcinkami, żeby już nie zajmowało to nie wiadomo ile czasu. Czyli naszymi kolejnymi krokami co jest? Bo dzisiaj przejęliśmy tak naprawdę dużo terenu. Dół mamy gotowy, no właśnie. Tak bym powiedział. Tutaj stabilizację powinniśmy już w tym regionie sobie zrobić. Rumunia tu i Ukraina. Też stabilizację. Zostało nam Rumunia, część Ukrainy chyba i ewentualnie Mołdawia, nie? Coś takiego. Przy czym Rumunii też moglibyśmy zostawić tu jakąś końcówkę. No zobaczymy jeszcze. Ale dobra. Tu te tereny ogólnie nas interesują. Czyli w kolejnym teraz. Odcinku Rumunia, Mołdawia, może Ukraina. No nie, ja myślę przy tej wielkości, że no, przede wszystkim na Rumunii się skupimy, ewentualnie Mołdawii. Ale, dobra. Ale tu raczej. Dobra. Także jeżeli się podobało, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym filmie.